Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręcić drwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa myśli w to mi graj. Chajże kozły, nurki, zwroty, figle psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto. Ba, gorąco, fraszka, małpa nieciele sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu, piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. Tu nie żarty parzy stopy. Dalej w okno brzęk uciekła. Że tylko palce popiekła nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa. Wydawnictwo Olesiejuk, ilustracje Elżbieta Śpitanka Kombik, redaktor inicjujący serii Anna Wiśniewska.